sobotę 24 października w hali sportowo-widowiskowej Świebodzickiego Osiru odbył się otwarty puchar kickboxing karate Memoriał Senseja Jurka Wesołowskiego pod patronatem burmistrza Świebodzic Pawła Ozgi. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami impreza odbyła się bez udziału publiczności, ale nie zabrakło sportowych emocji. Przypomnijmy, że kickboxing karate to sport walki, w którym walczy się stosując zarówno bokserskie ciosy pięścią, jak i kopnięcia. Kickboxing to niezwykła szybkość i zwinność połączona za pomocą precyzyjnej techniki. Organizatorem zawodów był Fighter Club Kaczmarek Grodowski. Ilu zawodników przyjechało na zawody? Około 60 zawodników mamy. Mamy zawodników z Wołowa, mamy zawodników z Legnicy, mamy zawodników z Wrocławia, z Ząbkowic Śląskich, ze Świdnicy, ze Świebodzic, z Żarowa. Są to mocne zespoły, jest dużo dzieci, będzie świetna zabawa. W jakich kategoriach będą brały udział? Dzieciaczki startują w technikach specjalnych, softy, w kick light i K1 light. Ile walk zostanie stoczonych? No, myślę, że to około 40 walk na pewno będzie stoczonych. Troszeczkę tutaj spędzimy czasu. Będzie udana zabawa. Jurek Wesołowski był to wielki człowiek. Człowiek, który był trenerem między innymi mojego przyjaciela Arka Kaczmarka. Myślę, że tutaj warto o takich ludziach pamiętać. W tych ciężkim okresie, kiedy mamy COVID-19, zrobienie takiej imprezy graniczyło z cudem. Jednak organizatorzy dopięli wszelkich starań z zachowaniem oczywiście bezpieczeństwa COVID-19 i turniej się odbił. Mam na swoim koncie zdobycie Pucharu Polski Juniorów, Mistrzostwo Polski w kata. Teraz zająłem się sam już szkoleniem dzieci, młodzieży i dorosłych. W pasję do karate wciągnął mnie mój tata, który też prowadził klub. Ja po nim go teraz przejąłem i cieszę się, że mam zaszczyt szkolenia dzieci i młodzieży. Bardzo lubię ten sport. Mój tato jest byłym mistrzem świata, więc to też mnie zafascynowało i dlatego postanowiłam też spróbować tego sportu. Uważam to za ciekawy sport. Jest dużo emocji, na pewno adrenaliny i fajna taka odskocznia od życia codziennego. Na moim koncie już są takie sukcesy jak Mistrzostwa Świata. Jestem dwukrotną wicemistrzynią świata i brązową medalistką Mistrzostw Świata. Brązowo-czarny pas, jest to pierwszy stopień uczniowski w kickboxingu, jest ostatni stopień wtajemniczenia przed czarnym pasem, czyli to już upoważnia nas za 2 lata do egzaminu na czarny pas. Startowałem na zawodach na szczeblu światowym z Polski i na szczeblu światowym udało się zdobyć pierwsze miejsce, także jestem z tego jak najbardziej dumny. Co sędzia bierze pod uwagę, oceniając walkę?
To znaczy, no co, brane jest pod uwagę oczywiście styl walki, jak i zawodnik, oddawanie ciosów, poprawne oddawanie ciosów. Bierzemy też pod uwagę też oczywiście bezpieczeństwo zawodników podczas walki i przede wszystkim, żeby ta walka była fair play. Trzymaj go! Trzymaj go w dystansie. Chciałbym bardzo podziękować burmistrzowi miasta Świebodzic Pawłowi Ozdze za wsparcie, za pomoc tutaj w tym memoriale świętej pamięci Jurka Wesołowskiego, mojego trenera. Dziękujemy bardzo jako cały zespół za tą pomoc.